Dzień dobry Państwu. Przedmiotem mojego wykładu będzie patriotyzm w myśli Józefa Marii Błocheńskiego. Wykład ten będzie składał się z kilku części, mianowicie w pierwszej przedstawię podstawowe informacje biograficzne, w drugiej przedstawię koncepcję patriotyzmu bocheńskiego, a w kolejnej pedagogikę patriotyzmu. I wykład ten zakończy się podsumowaniem. Józef Bocheński urodził się 30 sierpnia 1902 roku. Jako ochotnik brał udział w wojnie polsko-sowieckiej. W latach 1920 22 studiował prawo na Uniwersytecie w Lwowie. Jednakże później, w 1922 roku, przeniósł się do Poznania, gdzie studiował ekonomię na tamtejszym Uniwersytecie. Słuchał między innymi wykładów Floriana Zdanieckiego i Czesława Znamierowskiego, którzy wywarli na niego duży intelektualny wpływ. W 1926 roku wstąpił do Seminarium Duchownego w Poznaniu, a rok później wstąpił do zakonu dominikanów. W latach 30. studiował za granicą. W 1928 roku rozpoczął studia filozoficzne na Uniwersytecie w Szwajcarii. Następnie studiował w Rzymie, tam obronił doktorat, a w 1938 roku habilitował się na Uniwersytecie Jagiellońskim na podstawie pracy z historii logiki zdań modalnych. Bocheński uprawiał więc filozofię analityczną. Można powiedzieć, że był on niebezpośrednim uczniem, ale działalność filozoficzna obracała się w kręgu oddziaływania Kazimierza Twardowskiego. Gdy wybuchła wojna polsko-niemiecka w 1939 roku, Bochański był kapelanem Wojska Polskiego. Brał udział w bitwie pod Kockiem. Następnie był kapelanem w drugim Korpusie Armii Polskiej we Włoszech. W 1944 roku brał udział m.in. w bitwie pod Monte Cassino. Po zakończeniu II wojny światowej wykładał filozofię na Uniwersytecie we Fryburgu. Przez dwa lata był nawet rektorem tegoż Uniwersytetu, lecz przede wszystkim był on założycielem i redaktorem czasopisma Studies in Soviet Thought. Interesował się historią logiki oraz marksizmem i propagandą komunistyczną. Zmarł 8 lutego 1995 roku. Według Bocheńskiego patriotyzm polega na miłości wobec ojczyzny, więc rodzi się automatycznie pytanie, czym owa ojczyzna jest. Według zaproponowanej definicji, cytuję, Ojczyzna jest przedmiotem ontologicznie złożonym, choć etycznie prostym. Nie jest więc ojczyzną ani sam kraj, choć etymologia zdaje się dosugerować, ani sama grupa ludzka, na przykład grupa Polaków współczesnych, ani tym bardziej samo państwo polskie, ani inne podobne przedmioty, ale to wszystko razem. Z w innym fragmencie tej swojej broszury Bohenski stwierdza, że w tym konglomeradzie czynników przeważają czynniki kulturalne, czyli ojczyzna, można powiedzieć, jest swego rodzaju kulturą, wspólną kulturą dla wszystkich, którzy zamieszkują dane terytorium i się Utożsamiają na przykład z Polskością albo, albo z, inną, z inną narodowością. Tak więc Bohenki był zwolennikiem takiej kulturalistycznej koncepcji narodu. Można zadać pytanie, skąd bierze się ta postawa miłości do Ojczyzny, jakie jest jej uzasadnienie. Otóż tutaj Bocheński odwoływał się do dwóch, dwóch argumentów. Przede wszystkim ta postawa wdzięczności jest spłacaniem zobowiązań wobec własnej ojczyzny, której zawdzięczamy niemal wszystko to czym jesteśmy, to jak zostaliśmy wychowani, w jakiej tradycji, jakie mamy zwyczaje. Z tym, że jeżeli mówimy o zobowiązaniach, to tutaj Bocheński wyróżniał dwa typy zobowiązań, mianowicie zobowiązania wymierne i niewymierne, gdy mamy do czynienia z zobowiązaniem wymiernym, to przykładem takiego zobowiązania jest na przykład dług finansowy, pożyczamy od kogoś jakąś sumę pieniędzy, wtedy mamy wobec niego pewien dług, Spłacamy mu ten dług, no i w tym momencie to zobowiązanie się kończy. W przypadku y, zobowiązania niewymiernego, czy zobowiązania wobec Ojczyzny, ten dług jest w zasadzie niespłacalny, albo można powiedzieć inaczej: spłacamy go przez całe życie. Z kolei drugi typ argumentacji argument y, z chwały Bożej. Y, Boheński, który sam był tomistą, zwolennikiem teologii tomistycznej, twierdził, że Bóg powierzył nam pewien odblask swojej chwały, i teraz obowiązkiem chrześcijanina jest pomnażanie i troska o ten fragment chwały Bożej. No i w przypadku patriotyzmu, ta chwała Boża przejawia się w krajobrazie, dziejach, tradycji, religii, obyczaju, nauce i sztuce ojczystej. No i oczywiście te osoby, które wierzą w Boga, które są chrześcijanami według tego, tegoż ujęcia teologicznego, powinny tą chwałę Boga w postaci własnej ojczyzny pomnażać. E, tutaj, Bocheński również zastanawiał się nad, nad tym, w jaki sposób uzasadnić prymat ojczyzny, czy prymat zobowiązań wobec ojczyzny i tą przewagę no, w porównaniu ze zobowiązaniami wobec innych wspólnot. I tutaj znów Bocheński odwoływał się do tomistycznej koncepcji stopniowal, stopniowalności miłosierdzia. Cytuję. Wszyscy wiemy, że winniśmy bardziej miłować dziecko własne niż brata, bardziej brata niż sąsiada, bardziej sąsiada niż obcego, bardziej rodaka niż cudzoziemca. I to samo według niego ma dotyczyć ojczyzny, gdyż miłość ojczyzny, nie znosząc miłości uniwersalnej, każe nam bardziej miłować własną ojczyznę niż cudzą. Ale tutaj Bohenki przestrzegał przed nacjonalizmem i szowinizmem. Tutaj on odróżniał dość, powiedzmy, klarownie cnotę patriotyzmu od, od szowinizmu. Mianowicie w przypadku nacjonalizmu, tym naród staje się taką własnością czy wartością uniwersalną i zastępuje miejsce Boga. Z kolei w przypadku szowinizmu ta miłość wobec własnej ojczyzny, która jest absolutyzowana, połączona jest z nienawiścią do, do obcych, do innych. Tutaj Bocheński no jednoznacznie opowiadał się w swojej publicystyce za tak rozumianym patriotyzmem, który można połączyć Zharmonizować z wartościami uniwersalnymi. Wprawdzie Bohenki mówił o miłości wobec Ojczyzny, to według niego ta miłość wobec Ojczyzny jest kształtowana przede wszystkim przez wolę. Jest to kwestia pewnej woli, jest to kwestia kształtowania pewnych nawyków. No i w tym kontekście Bochański wyróżniał obowiązki patriotyczne, które generalnie polegają na pielęgnowaniu tej swojej postawy wdzięczności wobec ojczyzny. No i tutaj można wymienić pielęgnowanie i rozwijanie wiedzy o kulturze ojczystej, tak aby ją rozwijać, ale żeby to robić, trzeba ją znać. Następnie do tych obowiązków zaliczał kształtowanie i pielęgnowanie charakteru narodowego. Taką polską cechą charakteru narodowego to jest poszanowanie wolności. Do, do następnych takich obowiązków patriotycznych Bohencki zaliczał poświęcanie o ile zajdzie tego potrzeba życia dla ojczyzny, szczególnie w dobie zagrożenia wojennego. Następnie Bohencki mówił o Popularyzacji na drodze pokojowej kultury narodowej. I też yy, mówił o kształtowaniu takim świadomym wyobraźni, uczuć i woli patriotycznej. I to się też wiązało z poznawaniem i krzewieniem wiedzy o pozytywnych aspektach polskiej kultury i historii. Z tego według niego wyrastała ta. To respektowanie i, i szanowanie własnej ojczyzny i kształtowanie, czy też umacnianie patriotyzmu. W związku z tym Bocheński przeciwstawiał się temu, co dzisiaj nazywamy pedagogiką wstydu. Tutaj warto zacytować jeden fragment z jego wypowiedzi, z jego publikacji. Nie jest wprawdzie złem, jeżeli uczeni starają się wydać obiektywny sąd o wszystkich stronach, zarówno dobrych, jak i złych własnej ojczyzny. Ale złem jest zasadnicza tendencja do obdzierania jej z blasku cnoty i chwały, gwoli zaspokojenia głodu sensacji utłuszczy. Pisarze, którzy postępują w ten sposób, podobni są do synów, rozgłaszających publicznie hańbę swej matki i jak oni winni być sądzeni przez uświadomioną etycznie opinię. Myślę, że te słowa Pochańskiego są aktualne również i dzisiaj. Dziękuję bardzo.